Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym szybkim filmiku. Zaczniemy kolejny projekt Do It Yourself. Teraz, jak możecie zobaczyć zdjęcia, filterka, który w dużej ilości pojawił się na grupach facebookowych. Ludzie pokazują te filterki, chwalą się nimi, jakie to są fajne, ale drogie. Na przykład ten filterek to jest koszt jakichś 40 paru dolarów. Wygląda on tak, a znowu ten filterek to jest też coś ponad 20 dolców. Po co? Jak możemy to zrobić sami? No chyba, że ktoś chce wydać kasę, to nie ma problemu, ale ja sobie wymyśliłem, że nie będę tyle hajsu wydawał za jakiś tam prosty filterek, tylko spróbujemy sobie go zrobić sami. A jak to nam się uda, to zobaczymy na tym Ja to filmie. sobie wymyśliłem, jak ja bym to zrobił. Pojechałem do Czmiela, jak zwykle, zresztą to żadna nowość. Filterek, udżecik, trujeczka. Fajny filterek, bo już nam dużo on pomaga, nie? W zrobieniu tego, co chcemy. Następnie, jako pojemniki, dwa pojemniki na mocz. Najtańsze, nie sterylne. Po co przepłacać, nie? Dwa pojemniki na mocz. Silikon akwarystyczny. Pyk. I do tego jakiś wkład do środka. Ja tutaj sobie akurat wybrałem Matrixa, nie? No dobra, jak ja bym się do tego zabrał? Mega prosty sposób. Na razie gąbki nam na udżecie nie będą potrzebne. Sobie je odłożymy. Udżet jest o tyle fajnie skonstruowany, że te rurki ma wyciągane, nie? Mamy jedną rurkę do wyciągnięcia, mamy drugą i zostaje nam ten sam goły element. Tutaj mamy rury, nie? Dobra, weźmiemy sobie kręcarkę. To sobie na razie odstawimy. I teraz plan jest mega prosty, nie? Wywiercimy otwór i tutaj wsadzimy nasz kubeczek. To nam na razie nie będzie potrzebne, to nam na razie nie będzie potrzebne. Naklejkę bym wolał odlepić. Dziura musi być taka, żeby nam się to zmieściło, bo ja bym chciał mieć w tym miejscu, chciałbym mieć nasz pojemniczek, nie? Żeby to było tak. Chodzi nam o coś takiego, nie? Żeby tutaj nam to weszło. Tutaj jeszcze jedną rzecz zrobię, a mianowicie taką, że kawałek plastiku nakleję tutaj wzdłuż. Będzie zrobione coś takiego. Tu będzie wklejony plastik, albo nawet taki trójkąt zrobimy w plastiku, żeby nam nasze media filtracyjne nie wpadały i nie zapchały dziury, nie? Czyli sobie zrobimy tutaj takie coś, ale to za chwileczkę. Dobra, jedno by było. To samo z drugiej strony. Widzicie, mamy zrobione tak, nie? Teraz sobie tutaj natnę, wytnę z kawałek innej rurki, kawałek plastiku. Tutaj się wklei. I tak samo tutaj. Żeby nam nic tam nie zapchało tego wlotu, nie? Po prostu, żeby było szybciej, wykorzystam do tego lutownicę. Sobie tutaj zrobię takie. No. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Chodzi o to, czekajcie, sobie zrobię, żeby była ostrość. Jak mamy. Momencik, ostrość, ostrość.
Okej, jak mamy to, zrobiłem nacięcia tutaj, tu i tu. I teraz od paska, od tej zwanej trytytki, tutaj sobie wkleję, tak o, widzicie? Żeby troszeczkę zmniejszyć tą dziurę, żeby nic mi tam do środka większego nie wpadło, nie? Zrobię to z jednej strony i z drugiej taki na krzyż, żeby nic mi tam do środka nie wpadło i to na silikon, nie? I tak samo będzie z drugiej strony. Tu będzie pyk i tak samo będzie w środku to pyk. Mam nadzieję, że czaicie. Dobra, teraz tutaj ładnie z silikonem trzeba uszczelnić to, żeby nam to nie latało, żeby się trzymało. Do tego użyjemy normalnego silikonu akwarystycznego, czarnego. Będziecie mieli przeźroczystą, użyjecie przeźroczystego. Będziecie mieli biały, użyjecie białego, nie? To jest wsioryba. Dobra. Akurat, no myślałem, że mam czarny. Widzicie, a kupiłem przeźroczysty. Obojętnie. Nikt z tego strzelać nie będzie. Dobra, z jednej strony mamy zasylikonowane. To samo zrobimy z drugiej strony. Ok, zobaczcie. Jedną i drugą stronę mamy zrobioną. Tak, żeby ustawić to, żeby było w miarę równo. I to sobie teraz spokojnie niech schnie. Jeszcze mówię, jeszcze dokleję tylko tutaj te przegrody, nie? O obecne odpowiedniej długości odcinki i z tej przegrody tutaj sobie zrobię takie, żeby nam nic do środka nie wpadło. Oczywiście jak mamy silikon, to wkleimy to także na silikon, nie? Bo po co kombinować z czymś innym, nie? Jak mamy już tutaj to wszystko z silikonem wysmarowane. Jakaś przecież siła olbrzymia na to oddziaływać nie będzie. Ok, widzicie? Chodzi mi o coś takiego. Na krzyż tu i na krzyż tu, że jak wsypiemy potem naszego Matrixa, żeby przez przypadek nam coś nie zapchało dziury, nie? I to jest wszystko, niech to sobie schnie. Sprawdzę tylko, czy jest w miarę równo. Ok. Dobra, i to niech sobie teraz dosycha. Jak silikon ładnie wyschnie, złapie, to dokończymy dalej. Ok. Dobra, to sobie odłożymy. W spokoju niech sobie schnie, zajmiemy się tą częścią pozostałą, nie? To sobie na razie odkładam. Dobra. Sprawa identyczna. Robimy otwór. Nasze rurki, zobaczcie, już są zajebiście tutaj wykończone, bo są z takim rantem, że nam nie wpadnie do środka. Zrobimy tylko otwór, żeby to nam weszło i zasylikonujemy. Coś takiego, nie? Prosta sprawa. Dobra, to działamy. Jeszcze trochę. Ok, zobaczcie. Jedno pyk, nie? Ładnie tutaj weszło. Tutaj teraz ładnie z silikonem obrobić i już jedno mamy. I tak samo drugie. Jeszcze troszkę. Pyk, nie? I mamy dwa, zobaczcie. I teraz tak samo z silikonem i odstawiamy, niech wszystko ładnie zaschnie. Ok, zobaczcie, mamy tak zrobione, nie? Teraz niech to sobie ładnie schnie, wracamy za jakiś czas, nie? Jak to sobie na spokojnie wszystko ładnie podeschnie. No i dobra, słuchajcie, minęło parę godzin, silikon zastygł, trzyma się fajnie, fajnie mocno, powinno utrzymać, zawsze można to jakoś wzmocnić jeszcze w inny sposób, ale
wiecie, że w wodzie to nie waży jakoś dużo, nie? Tak to już działa. Tutaj też mamy to. I teraz co? Prosta sprawa. Naszego Matrixa sobie tutaj nawrzucamy. Ja bym wrzucał nie do pełna. Nie do pełna, żeby było troszeczkę miejsca. Dobra, tyle powinno. Wiecie, jak będziecie robić, to jak macie gdzieś jakieś do dostania inne pojemniki, większe, to sobie dajcie większe pojemniki. Ja na szybko po prostu czegoś szukałem, jakiegoś rozwiązania i wymyśliłem sobie coś takiego, nie? Zobaczcie. I wymyśliłem sobie coś takiego. Jeżeli macie do dostania większe pojemniki, nie wiem, jakoś inaczej zakręcane, no cokolwiek innego, nie? Ja akurat wymyśliłem sobie, ja lubię tanio i dlatego wymyśliłem sobie pojemniki takie, wiecie, do oddawania moczu, nie? Zobaczcie. Tak to by wyglądało. Szybko, sprawnie. Tam nam nic nie wpadnie, jak wiecie, bo mamy zabezpieczone tym takim krzyżykiem. I dodamy sobie teraz gąbeczki. I zobaczcie. Filterek taki za 18 zł. Pojemniki po złotówce. 20 zł i Siporax, czy no cokolwiek innego, czy Matrix, cokolwiek tutaj wrzucicie, też pewnie jakieś grosze za tyle, to zapłacicie z 2 zł, nie? 22 zł i macie filterek zrobiony, a nie $40, nie? 40 czy tam 25, nie? Bo są różne ceny. No dobra, weźmiemy sobie teraz to na górę, podłączymy do akwarium i zobaczymy, czy działa, nie? Trzeba wszystko przetestować. Wiem sobie, że w tym zbiorniku, gdzie jest to podłoże Sihema, jest ten mały filterek tutaj z boku, że tutaj idealnie nam się zmieści ten nasz filterek biologiczny, nie? Biologiczno-mechaniczny, bo to wiecie, już taka wersja pro, nie? I zobaczcie, i nasza filtracja załączona, filtracja działa. Tu sobie możecie zobaczyć ładnie udżecik po modyfikacjach odpalony. Jedyny błąd minimalny, jaki widzę, to jak żeśmy tą rurkę tutaj do gąbki wklejali, to ona troszeczkę jest głębiej w tym pojemniku sadzona i widzicie, że się wodą pod sam brzeg nie zapełnia, nie? Ale wystarczyłoby moim zdaniem pierw zapełnić to wodą, nie podłączając filtra, żeby się całe zalało wodą, potem nałożyć gąbki, odpalić i już będzie ok, nie? Także widzicie, nasz filterek śmiga, działa. I tak to wygląda. Z Matrixem w środku, nie? No dobra, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli filmik się podobał, to jak zwykle łapka w górę. Jeżeli ktoś chce płacić, to niech płaci. Jeżeli ktoś chce zrobić sam, to proszę, proszę Was bardzo. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć, cześć.